Amazonki z Suwalskiego Stowarzyszenia postanowiły zawalczyć z mitami dotyczącymi nowotworu piersi. Fałszywa wiedza może bowiem okazać się niezwykle groźna w skutkach. Jednym z takich mitów jest przekonanie, że rak piersi dotyka tylko kobiety po 50. Inny, że możemy sobie poradzić z nim same. Kolejny mit to przekonanie o jego nieuleczalności. Postęp w medycynie sprawił, że ten rodzaj nowotworu możemy wyleczyć. Statystyki pokazują, że aż ponad 70% zachorowań ma szczęśliwy finał. Statystyki pokazują, że aż ponad 70% zachorowań ma szczęśliwy finał w postaci wyleczenia. Badania naukowców pokazują też, że większość kobiet, u których stwierdzono diagnozę, nie było obciążone ryzykiem. Najlepszym dowodem na to, że rak sutka nie musi zabijać, są wyleczone kobiety, jak chociażby Ewa Lewoc, która terapię odbyła 3 lata temu. Na pewno bardzo tak ciężko wspominam ten okres diagnozy. Było to bardzo trudne, dlatego że nigdy nie chorowałam na żadną poważniejszą chorobę. No, starałam się dbać o swoje zdrowie i było to dla mnie bardzo zaskakujące. Nic mnie nie bolało do tej pory. A myślę, że tutaj takim jeszcze elementem, który bardzo pogrąża kobiety właśnie dowiadujące się o diagnozie, jest taka ogólna opinia o bardzo, no właśnie takim, o tej chorobie, że ona jest czymś takim strasznym, prawda? I właściwie ja jeszcze jakby nie wiedząc sama o tym, jaka to jest choroba, jakie to jest leczenie, spotykałam się już z takimi ogromnymi gestami współczucia, płaczu, jak podawałam tę informację, że to też mnie w jakiś sposób przerażało. I właśnie na szczęście miałam koleżanki, które ze Stowarzyszenia Amazonek, które bardzo szybko mnie wyprowadziły z błędu. Procedury lecznicze są trudne i długotrwałe, ale ratują życie. Domowe sposoby nie pomagają. Takim mitem to jest to, że mogę sobie sama poradzić. I często spotykamy się z taką opinią, po co mi to jest potrzebne, mogę sobie z tym sama poradzić. I wydaje mi się, że no jakoś sobie to można poradzić, ale na pewno lepiej radzi się sobie w grupie, prawda, że łatwiej jest wszystkie problemy przeżywać razem. Bycie razem dla osób, które przeszły tę chorobę, okazuje się być nieocenionym wsparciem. Daje siłę, energię. Nasze spotkania najczęściej są bardzo takie wesołe, dynamiczne, pomimo że jest zawsze dawka merytorycznych informacji. To też fakt, że mamy okazję spotkać się, daje nam dużo radości i właśnie owocuje to takim właśnie dobrym nastrojem i wiele osób potwierdza to. Stowarzyszenie obecnie zrzesza 55 kobiet liczących od 30 do ponad 70 lat. Amazonki, jak mało kto, zdają sobie sprawę ze skali zachorowań. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet i no trudno powiedzieć tak statystycznie, ponieważ takich danych nie posiadamy, ale z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej osób choruje i to są często też bardzo młode osoby. U nas w stowarzyszeniu jest wiele przykładów pań, które często, kiedy mamy spotkania grupowe, to mówimy, kto jest ile lat po chorobie. No i bywają też osoby 18 lat po chorobie, 20 lat po chorobie i żyją w pełnym zdrowiu i cieszą się życiem. Więc zachęcamy serdecznie do przejścia całej terapii. I zachęcamy, żeby zbliżyć się do nas, odważyć się, przyjść do naszego stowarzyszenia. Tutaj nie ma czasu na nudę, ani tym bardziej zamartwianie się. Kobiety po mastektomii kalendarz zajęć mają wypełniony po brzegi. Poniedziałki aquafitness, wtorki zumba, środy spotkania z psychologiem, lekarzami, fizjoterapeutami, czwartki zajęcia rehabilitacyjne. Do tego przynajmniej raz w miesiącu kino i raz do roku pielgrzymka. Jednak nadrzędnym celem Amazonek jest rehabilitacja kobiet po operacji piersi. Mamy rehabilitantkę, która wykonuje nam specjalistyczną rehabilitację, masaże limfatyczne ręki po stronie operowanej. Mamy w naszej ofercie zajęcia z psychologiem i grupowe, i indywidualne. Oprócz tego mamy zajęcia ruchowe. Członkiny stowarzyszenia dostępne są w każdą środę w Centrum Trójki przy ulicy Noniewicza, które od niedawna udostępniło im lokal. Tutaj też w każdą środę od godziny 16:30 do 17:30 można nas spotkać. Koleżanki dyżurują, zawsze ktoś jest. Można tutaj przyjść, porozmawiać. Jeżeli ktoś ma problem, ktoś jest na początku drogi, ktoś dostał niedawno diagnozę raka piersi, to zawsze tutaj można przyjść, ktoś jest i można uzyskać wsparcie.
Panie mają tu nawet swoją biblioteczkę zgromadzonymi od lat wydawnictwami. Książki te mają pomóc chorym przetrwać trudne chwile.